Wakacje już się skończyły, ale nadal trwają małe festyny podwórkowe w Śródmieściu Wałbrzycha, które jednocześnie są pożegnaniem wakacji dla dzieci, ale również i powitaniem nowego roku szkolnego. W tej okazji został przygotowany śpiewy karaoke, wata cukrowa, zamek wypożyczony. Festyny podwórkowe na dobre już weszły do kalendarza imprez organizowanych w mieście głównie przez samych mieszkańców przy udziale Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście oraz radnego miejskiego Piotra Kwiatkowskiego. Dogadaliśmy się z panem Piotrkiem i on nam pomógł to zorganizować. Pomóc pani Agnieszce zorganizować festyn, watę cukrową, zamek, no, takie karaoke, muzykę, w ogóle. Pomogli zbudować zamek i zrobić ten festyn. Czekaliśmy na niego miesiąc. No, aby takich więcej festyników dla dzieci, żeby dzieci się pobawiły. Powalczmy o to, żeby wszędzie tak było, a nie tylko chuligaństwo i wszystko. W imprezach podwórkowych udział biorą zarówno dorośli, jak i dzieci. Tańczymy, tańczymy, muzyka gra, tańczymy. Jeszcze raz. Na festynie było bardzo fajnie. Ale idea podwórkowych festynów skierowana jest głównie do najmłodszych mieszkańców okolicznych kamienic. Dzieci są bardzo zadowolone, bawią się, śmieją się, to jest najważniejsze. Uśmiech na twarzy dziecka mi się wydaje, że jest najważniejszy. Woda jest super, muzyka, wszystko, karaoke, hula hop. Sami najmłodsi uczestnicy nie do końca mieli świadomość tego, kto był organizatorem imprez, ale mimo to dziękowali za możliwość świetnej zabawy. Dziękujemy za to, że był taki ładny festyn i dlatego dziękujemy całej okolicy, kto zrobił festyn i bardzo kocham tą okolicę. Ten, kto jego zorganizował, jemu bardzo dziękuję. Chciałabym, żeby było to wcześniej. Częściej. Kilka śródmiejskich podwórek miało już swoje święta. Kolejne już je organizują. Chcielibyśmy zaprosić wszystkie te podwórka tutaj w Śródmieściu, które chciałyby, żeby na ich terenie zorganizować takie pożegnanie wakacji, żeby spotkać się z dziećmi i z sąsiadami, żeby zgłosili się do wspólnoty samorządowej w Śródmieście. I my na pewno przyjedziemy, pomożemy zorganizować taki festyn, zorganizujemy zamek dmuchany, watę cukrową, atrakcje dla dzieci. Gramy dla małych, dużych i dla tych największych, a właściwie dla tych, którzy nas słuchają. No, po prostu.